Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest... W ogóle tak widzicie, że mam głośniejszy mikrofon chyba. I tak. Pierwsza synchronizacja. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Więc widzicie teraz inne menu. Nie, nie zmieniłem mojego tema, ale po prostu jestem na swoim prywatnym pulpicie, gdyż tu odblokował mi się Sonic 4 Epizod Metal. Więc włączamy Sonica 4 Epizod 2, bo tylko tak można włączyć Epizod Metal. Gdyż Epizod Metal działa tak, że odblokowujecie go poprzez to, że utworzyliście save w Soniku 4 epizod pierwszym i później Sonic 4 epizod drugi wam odczytał ten save. Więc tak, zaczynamy. HDD. I nagrywam Sonic 4 epizod Metal, a nie jakąś inną grę, bo no nie mam zbytnio dużo czasu i muszę... No. Świetna jest muzyka w tym Sonicu 4. Trzyma poziom. Więc dobra, single player. Jest tu też multiplayer, jak wspomniałem. Jak żeby odblokować Epizod Metal, musicie przejść Sylvania Castle Zone. No. Więc tak, to jest Epizod Metal. I zaczynamy. Ladies Act? Yes! Długi czas minął. Tak, gra się dzieje tuż po Sonicu CD, przepraszam za to, że nie mówiłem, ale chciałem pokazać się pisać. Więc tak, Eggman naprawił Metal Sonica, tak jakby, i jak zauważyliście, to był start do Speedway Bad Future. I pokazał się akt jak Sonica CD, więc fajne dopracowanie. Więc tak, cała historia polega na tym, że Sonic nie zdobył wszystkich Time Stonesów przed start do Speedway. Po start do Speedway zdobył wszystkie. Więc tak, tutaj w tej grze nie ma szmaragdów i tak, w pełni Metal Sonic jest. I to jest ogólnie pierwszy raz, kiedy Metal Soniciem możemy grać. Według kanoniki. Według wydania gry to już trzeci. Epizod Metal, akt pierwszy. I to są tylko cztery akty. I ogólnie epizod Metal jest takim hard modem... No właśnie. Hard modem epizodu pierwszego i według mnie to jest głupie, że nie mogli po prostu dać wszystkich epizodów naraz. Tylko musieli podzielić na epizody. Bo tutaj widać, że no epizod Metal to jest praktycznie... Obydwa epizody po prostu ograniczone akty, więc można było to wydać jako jedną grę. A nie potem się chrzanić z tym, że epizodu trzeciego nie ma. Ale ogólnie, Sega znowu przeprosiła za jakość swoich gier i za jakość Sonica, co z tego, że gra z Sonicem jeszcze nie wyszła, poza Sonic Boom i chyba sądzę, że właśnie przeprosili za Sonica Boom. No i powiedzieli, że Sonic będzie jak w swoich latach świetności, czyli następne gry z Sonikiem. Jeszcze nie wiadomo nic o grze na 25-lecie Sonica, ale w każdym razie na... Sega powiedziała, że gry z Sonikiem najprawdopodobniej w większości będą dwuwymiarowe. Czyli wtedy, kiedy Sonic był... kiedy były lata świetności Sonica. Co daje właściwie małą nadzieję na jednak danie tego epizodu trzeciego. Tak szczerze wam powiem.
Mówię wam. Cholera. No, no niestety będziemy trochę się z tym chrzanić. Wreszcie, muszę wreszcie sobie poćwiczyć ten epizodometr. I właśnie dlatego. Właśnie dlatego sądzę, że. Szkoda, że te wszystkie. Sonic, które nie wyszedł na bite, bo ale bym sobie poćwiczył. Ogólnie to jest po prostu Mad Gear, tylko że. Ogólnie to jest po prostu wszystkie zony, jakie mieliśmy w Sonicu 4, tylko że od tyłu. Znaczy, że on Mad Gear aż do Splash Hill jest epizod Metal. Ja przypominam, że epizod czwarty. Epizod pierwszy był tak, że były. Od Splash Hill aż do Mad Gear. Nie licząc oczywiście Final Zone. W tej grze nie ma bossów też, tak wam powiem, więc. Przynajmniej jest jakieś malutkie ułatwienie. Nie wyobrażam. W ogóle nie wyobrażam sobie, jacy mogliby być bossowie, bo w Sonicu 4 epizodzie pierwszym nie pojawił się Metal Sonic. Ale gdyby się pojawił, to mógłbym stawiać na to, że właśnie bossem byłby Sonic. Zwykły. Normalny, jeżeli tak chcecie sobie nazwać. Jezu stary, jak ty mnie wnerwiasz. W Soniku 2 mnie wnerwiałeś i w Soniku teraz 4. Mam dziwne wrażenie, że nie powinienem to spać. No właśnie. Jakby ktoś myślał, że ja jestem mistrzem w tym, nie. Właściwie to jest drugi raz, kiedy gram w epizod Metal. Więc nie spodziewajcie się jakichś rewelacji po moim skillu. Coś to ogólnie? A nie, to jest to po prostu. Okej. Ja przynajmniej Splash Hill jest łatwe. Jestem idiotą. Kurde, myślałem, że to będzie ten zarąbisty efekt, że wiecie, że zamek się zamyka. Jej. No i to, co Sonic aktywował, jest zmieniane na Metal Sonica. I nawet to ładnie wygląda właściwie. Metal Sonic przeszedł przez akt pierwszy. Z trudem, ale przeszedł. I ten odcinek chyba dostanie się w południe, do 12 koło. A o 19 będziecie mieli o 20, przepraszam, Halloweenowy special. The Altar's Hidden Treasure. To są altary. Na pewno nie coś z Sonic Chronicles. Nie ma szans właściwie na to. Nie no, ale dobra. Więc jesteśmy w The Lost Labyrinth. W ogóle jest też fajne to, że Metal Sonic ma zmienione sprite, czyli nie jest taką kalką Sonica. Bo widać, że tu jest zupełnie co innego, że u Metal Sonica słychać te jego silniczki, jakie pracują, gdy on musi biec, lecieć. Słychać, że jak skacze, to on nie skacze właściwie, tylko się odpycha jakimiś swoimi znowu silniczkami w stopach. Co jest według mnie fajnym dopracowaniem. Co to? Nie idę tam. Zbytnio się boję. I zaraz będzie Pixel, to jest the high wall. No cóż. Nie wstydzę się tego, że się boję praktycznie wszystkiego. No i ta sama mechanika. Ale akurat tu już się nie postarali. Chociaż sprite Metal Sonica są i tak inne. Ale fajnie by było, gdyby ktoś zrobił modyfikację do. O! A to. Skrót! Ciekawe odkrycie. Muszę zobaczyć sobie, czy są jakieś speedruny epizodu Metal. Znaczy na pewno są, ale chcę zobaczyć, jaki jest rekord świata. I ogólnie jest też taki efekt, że naprawdę za nim jest gorąco od tych silników i się tak ekran trochę rozmazuje za nim. To jest fajne, przyznam. Jego animacje też są takie nieziemskie właściwie, jak w Sonicu 06 praktycznie. Ekran nie wyłączaj się, proszę, please.
Ha. Okej, okej. Dziwne jest to, że one mnie nie ranią. Te czerwone mnie ranią, a te nie. Kiedy w nie się właduje. To było chamskie. To było naprawdę chamskie. I ogólnie ci, którzy idą dzisiaj na Halloween, to życzę wam powodzenia z cukierkami. Te sprawy. Ja osobiście nie obchodzę Halloween. Bądź co bądź uważam, że jestem po pierwsze za stary na przebieranki. A po drugie, jakoś nie do mnie kręci to święto, żeby chodzić po ciemku do obcych domów i prosić o cukierki. Prawie jak od... Prawie od nieznajomego, że wiecie. Są te już takie rozgłośnione te sprawy, że o, ktoś ko... Jakiś mężczyzna, jakiś cukierek oferował dziecku i później coś z tym dzieckiem się stało. To praktycznie to samo, tylko że w drugą stronę. O, cutscenka kolejna. Nice. No i teraz Metal Sonic dostanie ostateczną moc. Tak, by the way, to jest jego moc w epizodzie drugim. Taki mały spoilerek. Ale jest to konieczne w fabule. Epizod Metal jest kanoniczny i dlatego go robię. No gdybym go nie robił, to znaczy, że nie byłby kanoniczny. Elektryczna droga. Tylko szkoda, że tego już efektu nie można używać. To jest trochę głupie. Po prostu dostaliśmy tam moc i właściwie nie wiemy, co się dzieje. Nie! Tak perfekcyjnie. Życie, jej. Nikt nie może teraz powiedzieć, że jestem no life'em. No masz 33 życia. Hehe. Boże, to było takie suche. Zginę? Ło! Ja mam takiego teraz stresa, że ja przy każdej możliwej rzeczy zginę. To już jest taki strach. Zboczenie zawodowe. No, zboczenie zawodowe też tak można to nazwać. No w sumie to jak ćwiczyłem do Knuckles Chaotix, to niezbyt dobrze mi to poszło. Halo. Aż mi się przypomina... Aż mi się przypomina jedna taka sekcja w Spring Yard Zone z Sonica 1. Boże, tam było cud się wydostać. Coś w tym stylu. Ale nie, no Casino Street jest akurat tutaj według mnie łatwiejszy od oryginalnego. I ogólnie fajne jest to, że teraz zmienili sprite tych item boxów. Że zadbali o takie szczegóły też, że to nie są już stopy Sonika, tylko stopy Metal Sonika. Ciekawe, jaka jest muzyczka jego nieśmiertelności. Czy taka sama jak z Sonika, czy... może jego theme z Sonika 4 epizod drugiego. Fajnie było. A było What I Made Of. I to było epickie. Jeszcze nie wiecie, jeżeli nie graliście w Sonic Heroes, to nie wiecie. I prawdopodobnie, nie wiem, czekacie do mojego let's playa, jeżeli tak, to jestem bardzo wdzięczny za to. W każdym razie... Wow, gdyby What I Made Of było teamem nieśmiertelności Metal Sonica, to ja bym po prostu nie wiem. Nie, ja bym tu padł i zaczął płakać ze szczęścia. Dosłownie. Może nie dosłownie, ale powiedzmy, że dosłownie. I dostaliśmy kontynuację, ale raczej życie. Dobra, i Splash Hill w pościgu za Sonikiem. No i praktycznie Splash Hill to jest... W ogóle jest coś dziwne według mnie, że też badniki atakują Metal Sonica, no przecież to... Oni są właśnie po tej samej stronie. Mają wspólnego... Co jest? Mają wspólnego wroga, więc nie ogarniam. Aha. Jeżeli ktoś ogarnia... To proszę mi powiedzieć. To powinno być według mnie jak w Shadow the Hedgehog. Od razu mówię, w Shadow the Hedgehog jest... są wybory. I tam... O tam chodzi, że... Jeżeli jesteście po stronie Eggmana, taki malutki spoiler, to
to badniki was nie atakują. Jeżeli jesteście po stronie gun, to nie atakują was żołnierze i tak dalej, i tak dalej. I według mnie to tak powinno być. Jest. No, kurde. Nie, kurde, oni tak mi zrąbali tyle razy. Weźcie do Special Stage'u, że ja nie mogę, nienawidzę tych kamerów. Zaraz będą mnie oskarżać za znęcanie się nad zwierzętami, ale na serio. Nienawidzę kameleonu. To teraz wszem i wobec wam mówię, nienawidzę kameleonu. Poza Espio. Poza Dakumatem. Wow. Nie dostaniesz mnie. You're not get me alive. Dobra, ogólnie nie ma zbytnio dużych ciekawostek o tych całych epizodach Sonika. Jedną ciekawostkę mogliście zobaczyć na końcu mojego Let's Play'a Sonika 4 epizod pierwszy. Może tam była oryginalna animacja biegania Sonika, czyli jak w becie Sonika dwójki można było widzieć, jak Sonic biega. Więc tak, ukończyliśmy epizod Metal. Zaledwie 16 minut. Najdłużej nam zajął Mad Gear. Nie dziwię się. A więc to jest ending epizodu Metal. No, to. I to jest ogólnie silnik cutscenek Sonika 2, Sonic 4 epizod 2. Ta sama rakieta, którą Sonic poleciał. I ta epicka moc. Bye bye, Metal Soniku. Więc tak, ludzie, to by było na tyle. Z tego, tym razem nie ma napisów końcowych. Więc tak, dzięki wam za oglądanie tego. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak już mówiłem, nie będzie odcinków możliwe, że od tygodnia do dwóch, niestety. Jeżeli chcecie więcej informacji, zajrzyjcie do mojego newsa na głównej stronie mojego kanału. No i cóż, muszę się z wami pożegnać na ten czas. Możliwe, że będą jakieś filmy, nie mówię, że nie. Więc dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.